Czy to jest kontroler z miejscem na smartfona? Tak. Czy jest to najlepszy tego typu kontroler, który miałem ostatnimi czasy w rękach? No tak. A czy jest to najdroższy kontroler do urządzenia mobilnego, jaki można sobie w zasadzie wyobrazić? Jeden z najdroższych, więc powiedzmy, że tak. A skoro mamy trzy razy tak, to zapraszam Was do dalszej części materiału, w której przyjrzymy się właśnie Razerowi Raiju Mobile, czyli zaawansowanemu kontrolerowi do urządzeń mobilnych, który sprawi, że Wasz telefon stanie się przenośną konsolą i to w naprawdę wygodnym wydaniu. Może granie na telefonie nie przekonało jeszcze wszystkich, a szczególnie fanów Diablo, ale twórcy smartfonów zauważyli zdecydowanie, że rynek mobilnych produkcji rozwija się w zastraszającym tempie. Stąd uogólniając kolejne odsłony gaming fonów. Razer Raiju Mobile to natomiast pad, który rozgrywkę na niewielkim ekranie ma niewątpliwie uprzyjemnić i nadać jej bardziej konsolowego charakteru, o czym porozmawiamy za chwilę. Warto jednak rzucić okiem najpierw na zawartość opakowania. W zestawie poza kontrolerem, rzecz jasna, znajdziemy dwa kable USB. Jeden taki, krótszy, z wtyczką pod kątem 90 stopni, z obu stron mamy typ C. Całość jest opleciona i pozwoli nam podpiąć pada pod telefon, dzięki czemu możemy korzystać z całości przewodowo. Drugi natomiast jest znacznie dłuższy, z organizerem, z jednej strony wtyczka klasyczna, z drugiej C. Tym ładujemy nasz kontroler, kiedy jest taka potrzeba. No i oczywiście papierologia i naklejki. Tych rzeczy nie mogło zabraknąć, szczególnie że pad ma sporo różnego rodzaju funkcji i tutaj wszystkie je znajdziecie. Natomiast ja pokrótce zaraz o nich opowiem. Wykonanie Raiju Mobile jest bezbłędne. Dawno nie korzystałem z tak wygodnego pada i nie mówię tutaj wyłącznie o samej bryle, która wyraźnie wzoruje się na rozwiązaniach dedykowanych konsoli Xbox. Doskonała jakość materiałów, a do tego świetna stabilizacja dłoni gumowymi panelami. Na powierzchni znajdziemy jednak kilka ciekawych dodatków. Pierwszym z nich są łopatki pod spodem. Kolejnym są przyłączniki, pozwalające znacząco skrócić skok triggerów, co z pewnością wielu osobom przypadnie do gustu. Przechodząc na front, zauważymy dwa dodatkowe bampery. Na górze natomiast bardzo znajomy layout, uzupełniony czterema płaskimi guzikami odpowiedzialnymi za sterowanie opcjami systemu Android. Nie zapomnijmy również o miejscu na smartfona. Chowane wewnątrz pada z naciągiem świetnie trzyma urządzenie. Miejsce styku z telefonem wypełniono gumą, zachowując przy okazji bruzdy, których zadaniem jest zniwelowanie przypadkowego wygaszania ekranu, czy też regulacji głośności. Zabieg zdecydowanie udany. Szkoda natomiast, że maksymalne wychylenie kąta telefonu wynosi 60 stopni, a wyważenie niestety w tym wypadku kuleje, więc telefonem pad zawsze ląduje na biurku właśnie tak. Jeżeli miałbym się do czegoś przyczepić, to tak naprawdę chyba do wagi. 300 gram, jeżeli chodzi o sam kontroler, no a do tego dochodzi jeszcze telefon, który może ważyć jakieś 150, 200 gram, może nawet ponad 200, zależnie od tego, jakim modelem dysponujecie. I nagle okazuje się, że... No dobra, padłem. Że do waszych dłoni trafia o całkiem spory kawałek elektroniki. Nie zmienia to jednak faktu, że granie na Raiju Mobile było dla mnie w pewnym sensie odkryciem mobilnej rozgrywki zupełnie na nowo. Wygoda jest ogromna, ale zacznijmy od rzeczy najbardziej prozaicznych. Granie na telefonie samo w sobie irytuje przynajmniej mnie z dwóch powodów i myślę, że większość z Was zgodzi się ze mną. Po pierwsze, musimy korzystać z przycisków dotykowych, więc palce przysłaniają nam część ekranu. Znacznie większy dyskomfort budzi jednak moim zdaniem temperatura telefonu, na którym odpalimy wymagający tytuł. Ręce zaczynają się pocić, telefon może się wyślizgnąć, co tu dużo mówić, nie jest to z pewnością najprzyjemniejsze. Raiju zapewnia z kolei bardzo konsolowe, handheldowe doświadczenia. Pad pracuje precyzyjnie i nie jestem w stanie przyczepić się do absolutnie żadnego elementu. Wręcz przeciwnie, żałuję, że jest to kontroler, który współpracuje z Androidem, bo chętnie skorzystałbym z niego również przy konsoli czy przy komputerze. Wszystko ze względu na dodatkowe przyciski i mechaniczny klik, kryjący się pod A, B, X i Y. Ich brzmienie i odczucie rekompensuje nawet te mniej fajne momenty, gdy trzeba mimo wszystko oderwać rękę od pada, aby kliknąć coś na ekranie, bo takie rzeczy po prostu się zdarzają. Mimo wszystko, rozgrywka to bajka. Spędziłem sporo czasu w grach typu Battle Royale i uważam, że Raiju Mobile sprawdza się w nich wybornie. Zgadzam się jednak też z tym, że jest to jednocześnie niebagatelna przewaga nad osobami grającymi na ekranach, które muszą włożyć znacznie więcej wysiłku w rozgrywkę, podczas gdy my, no, po prostu czujemy się jak
jakbyśmy grali na konsoli, tyle że ze znacznie mniejszym ekranem, rzecz jasna. Jeśli zatem mowa o rywalizacji przeciw innym graczom, jesteśmy raczej na wygranej pozycji z pomocą tego właśnie urządzenia. Uwaga jednak, nie wszystkie tytuły posiadają już teraz wsparcie dla Raiju Mobile, bo jest to stosunkowo nowy produkt, do którego lista gier ciągle jest rozwijana i rozwijana, więc z czasem prawdopodobnie większość waszych ulubionych gier również będzie wspierana przez ten kontroler. W sytuacji zatem, gdy chcecie w tym momencie już pograć w PUBG Mobile, trzeba włożyć troszkę więcej wysiłku, rutując nasz smartfon. Niemniej uważam, że warto, bo na Raiju Mobile gra się po prostu świetnie i to przez naprawdę długi, długi czas, nie czując specjalnego zmęczenia. Dodatkowo jedno ładowanie to, jak wynika z deklaracji producenta, 23 godziny ciągłej zabawy, czyli znacznie dłużej niż wytrzyma każdy przeciętny telefon podczas jednorazowej rozgrywki. Zresztą nie uważam, żeby granie mobilne było priorytetem dla wszystkich, więc 23 godziny to tak naprawdę dla normalnego, przeciętnego gracza mobilnego niemalże tydzień zabawy bez ładowania waszego kontrolera. Zbliżając się już do końca naszego materiału o Raiju Mobile, należy wspomnieć, że do kontrolera dostępna jest oczywiście aplikacja, która pozwala wam stworzyć nowe profile pod gry przykładowo, no a poza tym odrobinkę namieszać, jeżeli chodzi o ustawienia poszczególnych przycisków. Żeby jednak nie było za słodko, ten pad posiada dwie poważne wady. Pierwszą z nich jest fakt, że zepniecie go wyłącznie z Androidem w wersji 6.0 i wyższej. Jeżeli chcieliście go podpiąć pod konsolę czy też komputer, to muszę was rozczarować. Całość nie funkcjonuje, tak naprawdę na komputerze udało mi się przyciskiem Home odpalić wyłącznie przeglądarkę. To wszystko. Druga sprawa to cena. $149 ponad w oficjalnym sklepie. Sporo jak za urządzenie tylko pod jedną platformę. I moim zdaniem jest to raczej opcja przede wszystkim dedykowana i fanom marki, i hardkorowym graczom mobilnym, bo oni w tym momencie docenią tego pada zdecydowanie. Ale liczę też na jakąś aktualizację, która pozwoli przykładowo Raiju Mobile podpiąć pod komputer. Nie mówię, że pod konsolę, ale chociażby pod komputer. Myślę, że to by było zdecydowanie ciekawe rozwiązanie i właśnie uzupełnienie funkcji, jeżeli chodzi o ten naprawdę przyjemny w użytkowaniu produkt. Także to tyle ode mnie na dzisiaj. Koniecznie dajcie znać, co wy sądzicie o tym kawałku sprzętu. Czy wam się podoba, czy nie? Czy korzystalibyście z niego? Komentarze są wasze. Nie zapomnijcie również subskrybować naszego kanału i zostawić łapki w górę, jeżeli materiał wam się spodobał. Do usłyszenia. Hej!